Dzień dobry. Mam nadzieję, że już mnie widać. Chciałbym serdecznie podziękować Kasi i Stowarzyszeniu Chlo za możliwość bycia dzisiaj z Państwem u Państwa w domu, za to, że możemy w tym czasie dziwnym spotykać się, choćby w takiej formie. Chciałem podziękować całemu mojemu zespołowi, wszystkim dziewczynom i chłopakom, którzy z nami współpracują. Myślę o lekarzach, o paniach pielęgniarkach, o pracownikach szpitala, którzy na co dzień pracują ze mną i z Państwem. Widzę, że pojawiają się jakieś wpisy, to znaczy, że mi widać. Pozdrawiam wszystkich, Maciej Pastuszka. Rozumiem, że pojawią się zaraz jakieś pytania, na które oczywiście nie będę w stanie odpowiedzieć. Witam panią Agatę, witam panią Monikę, panią Annę. Pani Anna zapytała, panie doktorze, kiedy są wskazania do gastric bypassu, a kiedy do mini gastric bypassu. Obie te operacje, to wczoraj pan profesor ładnie powiedział, że są, można je porównać do samochodów, do BMW i do Mercedesa. Myślę, że wskazania są podobne zarówno do gastric bypassu, jak do mini gastric bypassu. Natomiast często dobór tej operacji jest uzależniony od doświadczenia ośrodka, który zajmuje się wykonywaniem tych operacji. Pani Anna zapytała o kłopoty z zaparciami, z trudnościami z wypróżnieniem 8 miesięcy po operacji, po resekcji żołądka. A myślę, że to jest pytanie, które dotyczy, znaczy, które można zadać dietetykowi. Prawdopodobnie nie ma związku zaburzenia oddawania stolca, nie mają w związku bezpośrednio z przebytą operacją, a z tym, jak jest nawodniony organizm, jaka jest aktywność pani ruchowa, jak pani funkcjonuje, jeśli chodzi o jedzenie. Pytanie o przepuklinę przełyku oraz zarzucenie żółci do żołądka. Czy są szanse na zabieg? Myślę, że tak. Należy rozważyć operację. Znaczy, jeżeli pani spełnia kryteria kwalifikacji do operacji, to jak najbardziej można rozważyć leczenie operacyjne. Myślę, że więcej informacji można udzielić po wykonaniu diagnostyki, głównie gastroskopii. Panie doktorze, czym się różni opaska od balonu?
takie pytanie od pani Patrycji. Założenie opaski jest to leczenie operacyjne, podczas którego zakładamy specjalny element, który powoduje restrykcje w przyjmowaniu ilości posiłków. Jest to zakładane w początkowej części żołądka. Natomiast balon jest to zabieg endoskopowy, który polega na tym, że wprowadzamy do żołądka rodzaj piłki, która wypełniana jest płynem. Zwykle używamy płynu takiego barwnego czy zabarwionego po to, żeby mieć możliwość kontroli nad ewentualnym pęknięciem takiego balonu. To nie jest operacja, to jest zabieg, który ma za zadanie przygotować pacjenta do operacji. Czy po operacji mini gastric bypass osłabia się odporność? Każdy zabieg operacyjny powoduje, jest pewnego rodzaju urazem i może powodować osłabienie odporności. Jednak nie jest to nic szczególnego. Myślę, że wraz z powrotem do odżywiania, do aktywności fizycznej dość szybko regenerujemy swoje zdolności, również jeśli chodzi o układ odpornościowy. Pytanie o badania kontrolne po 6 miesiącach od operacji, o badania krwi. Myślę, że warto wykonać morfologię i podobne badania do tych, które wykonujemy przed operacją, czyli badania biochemiczne, które mają nam określić funkcjonowanie wątroby, pozostałych narządów w jamie brzusznej. Czy rozejście zespolenia kilka dni po sleeve jest spowodowane kiepską pracą operatora? Każdy stara się wykonywać operacje jak najlepiej i robi je dobrze. Rozejście zespolenia może wynikać z wielu przyczyn. To może być nieprawidłowy kształt sliwa, to może być zaburzenie ukrwienia któregoś z odcinków mankietu, który powstaje po operacji. To może być wiele innych czynników, które na to wpływają. Jest pytanie o dużą przepuklinę brzuszną u pacjentki, która jest dwa tygodnie po operacji gastric bypass. Operacje brzuszne, zwłaszcza duże, ich wykonywanie ma sens u pacjentów, u których doszło do redukcji masy ciała. Także myślę, że jest to bardzo dobra kolejność, że najpierw wykonano operację bariatryczną, należy odczekać do momentu, kiedy zredukuje pani masę ciała do takiej należnej, czy do takiej, którą uda się uzyskać, czyli powiedzmy rok, półtora roku po operacji, i wtedy wykonać operację przepukliny brzusznej. To daje największe szanse skutecznego zaopatrzenia takiej przepukliny. Pani Patrycja pyta o przyjmowanie preparatów witaminowych.
Po falwicie występują mdłości. Jakie zapinniki można stosować? A można stosować gotowe preparaty, które są dedykowane dla pacjentów w operacjach bariatrycznych. Może Pani spróbować. Na pewno znajdzie Pani stronę internetową, na której będą informacje na ten temat. Ale mogą to być również inne preparaty wielowitaminowe. Pytanie techniczne. Kiedy wrócą operacje włącznej? To jest pytanie, na które chyba bardzo trudno w tej chwili odpowiedzieć. Myślę, że jak we wszystkich innych ośrodkach. Na razie wszystkie operacje planowe zostały wstrzymane. U nas w szpitalu również. Wykonujemy tylko ostre zabiegi operacyjne. Ja sądzę, że zrobimy w ten sposób, że dzień 16 marca to był ten dzień, kiedy przestaliśmy przyjmować Państwa do nas do planowych operacji. Po ustąpieniu pandemii myślę, że wpiszemy w tym dniu 16 marca ten dzień, który będzie i zaczniemy wszystko od tego momentu. Czyli jak gdyby przesuniemy wszystko o czas, kiedy nie możemy pracować normalnie. Pytanie o zgagę po operacji z gastrektami. No to jest dość typowy problem. 5 miesięcy po operacji, jeżeli występuje zgaga mimo przyjmowania leków, myślę, że przez jakiś czas należy jeszcze leczyć to zachowawczo. Natomiast jeżeli przez kolejne kilka miesięcy będzie utrzymywała się zgaga, trzeba rozważyć, znaczy inaczej, trzeba na pewno zrobić badania, czyli gastroskopię, być może pechometrię, po to, żeby wykazać, czy jest zarzucanie treści z żołądka do przełyku i rozważyć zamianę operacji sleeve gastrectomia na gastric bypass. W kwietniu ostatni zastrzyk witaminy B12. Czy będzie konieczne przyjmowanie jeszcze witaminy B12? Myślę, że nie. Jeżeli wybrała Pani pełną tą dawkę, którą ordynujemy, czyli 5 iniekcji w odstępach miesięcznych, nie będzie konieczności przyjmowania tej witaminy, chyba żebyśmy stwierdzili, że jest taka konieczność, czyli byłyby objawy niedoborów. Sześć lat po resekcji, przez 4 lata waga była idealna, ostatnio 2 lata temu z powodu kontuzji nie mogę biegać. Waga mimo jedzenia 1200-1300 kilokalorii i umiarkowanych ćwiczeń bardzo wzrosła. Czy możliwe jest założenie opaski na żołądek lub innej operacji? Myślę, że na pewno warto porozmawiać z Panią dietetyk. Dlatego, że tak małe porcje 1200-1300 kilokalorii to nie jest dużo. Coś musi być nie tak w tym, o czym Pani pisze. Oczywiście jest możliwa reoperacja, jest możliwa zamiana operacji po resekcji na inny rodzaj operacji bariatrycznej, ale konieczna jest najpierw praca z dietetykiem, a potem konsultacja ewentualnie z chirurgiem. Trzeba będzie powtarzać wykonane wcześniej badania przed operacją. Myślę, że nie. Jeżeli wrócimy już do normalnej pracy i w badaniach, które były wykonane przed kwalifikacją do operacji, nie ma dowodów na to, że istnieje jakaś poważna patologia, to będziemy je honorować.
Czy kamica pęcherzyka żółciowego jest następstwem operacji bariatrycznej? Jeśli tak, to jaka jest tego przyczyna? Bezpośrednio nie. Kamica pęcherzyka żółciowego może wystąpić z różnych powodów. Prawdą jest, że istnieje korelacja między wykonywanymi operacjami bariatrycznymi a występowaniem czy częstością występowania kamicy, a właściwie między intensywnym chudnięciem a występowaniem kamicy. Częściej występuje kamica u osób, które intensywnie redukują masę ciała. No, leczenie jest leczeniem operacyjnym. Ale jeżeli myślimy o operacji kamicy pęcherzyka żółciowego, czyli o usunięciu pęcherzyka żółciowego, warto tą operację wykonać już w czasie odległym po operacji bariatrycznej. Czasami mamy pytania, czy można wykonać taką operację jednoczasowo, jeżeli mamy kamicę, czy wiemy o kamicy pęcherzyka żółciowego podczas operacji bariatrycznej. Jest to możliwe, ale jest to trudne technicznie. Często jest to podejmowanie dodatkowego ryzyka, którego nie chcemy. Krótko mówiąc, raczej odraczamy operację usunięcia pęcherzyka żółciowego do czasu redukcji masy ciała. Pani Aldona napisała, że przed operacją gastric bypass przyjmowała dwa razy dziennie po 500 mg metforminy. I teraz co dalej jest z przyjmowaniem tych leków? Jest wielce prawdopodobne, że będzie można je odstawić i że wycofa się u Pani cukrzyca. Jednak decyzję o odstawieniu tego leku proponuję, żeby podjąć wspólnie z lekarzem endokrynologiem, który wcześniej Panią leczył, bądź z lekarzem rodzinnym, który prowadził Panią przed operacją bariatryczną. Pytanie o ilości, o gramatury posiłków po operacjach. Ja myślę, że jutro będziecie Państwo mieli okazję porozmawiać z prawdziwym fachowcem od odżywienia. Jutro będziecie Państwo mieli możliwość spotkania z Panią Katarzyną Turek-Kawecką. Proszę to pytanie skierować do niej. Pytanie jeszcze raz o przekładanie czasu po operacjach. Nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Widzę, że Państwo uściślacie tą moją odpowiedź. Tak, myślę, że to znaczy na pewno jak będziemy mieli możliwość normalnej pracy, to będziemy się z Państwem kontaktować. Mamy bardzo sprawną Panią sekretarkę Paulinę, którą serdecznie pozdrawiam u nas w oddziale i ona jest niesamowicie skuteczna. Dotrze do Państwa i zaproponuję coś, co myślę będzie zadowalające dla Państwa. Natomiast mój apel i moja gorąca prośba do wszystkich tych, którzy oczekują na operację bariatryczną. Czas pandemii, czas siedzenia w domu, to nie jest czas stracony. Czy ma nie być czasem straconym? To, że się tu spotykamy, że dzisiaj możemy pogadać, że codziennie właściwie macie Państwo spotkanie z bardzo interesującymi osobami, które wiele informacji Państwu przekazują, to jest również też zachęta do tego, żeby wykorzystać ten czas na przygotowanie, na to, żeby zrobić użytek z tej wiedzy, którą próbujemy Państwu przekazać, żeby po tych 2 miesiącach, powiedzmy, czy czasie, który będzie konieczny na pozostanie w domach, wykorzystać na to, żeby przygotować się do operacji. Zredukować choćby minimalnie swoją masę ciała. Jak to zrobicie? Na pewno trzeba, macie warunki do tego, żeby odżywiać się bardzo regularnie. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, inwencja jest nieograniczona. Pytanie o konsultację, która była 2 lata temu w sprawie operacji resekcji żołądka.
i ponowne wykonywanie gastroskopii i pozostałych elementów diagnostyki. Myślę, że tak, że jest to konieczne. To znaczy, 2 lata to jest dość odległy czas, jeśli chodzi o przygotowania do operacji. Wiele w naszej kondycji, w naszym stanie zdrowia mogło się zmienić. W związku z tym myślę, że warto pracować z dietetykiem, warto spotkać się z psychologiem. Konieczne będzie sprawdzenie, w jakiej kondycji jest żołądek i jakie są aktualne Państwa badania. Czy można przyjmować witaminy dla WOI po operacji? Flawon. Nie bardzo zrozumiałem pytania, ale myślę, że jeżeli zaleceniem lekarza, który Państwa operował, było przyjmowanie jakichś preparatów witaminowych, to należy się zastosować do tego. Czym kieruje się lekarz podczas wyboru typu operacji u pacjenta, sleeve czy gastric bypass? Bierzemy pod uwagę wiele czynników podczas takich decyzji. Wśród nich jest możliwa patologia górnego odcinka przewodu pokarmowego. Głównie chodzi o duże przepukliny rozworu przełykowego. Bierzemy pod uwagę również występowanie cukrzycy i innych chorób współistniejących. Bierzemy pod uwagę również preferencje chorego. Rozważamy, na ile jego współpraca w przyszłości będzie umożliwiała nam wykonanie operacji, które wymagają większej samokontroli, czyli na przykład gastric bypassu i konieczności przyjmowania witamin. Zawsze bierzemy pod uwagę przy wyborze operacji preferencje pacjenta. Czyli jeżeli pacjent trafia do nas i ma własne już przemyślenia na ten temat, zawsze bierzemy to pod uwagę. Ważny jest również wiek pacjenta. Krótko mówiąc, dobór operacji wymaga bardzo indywidualnego podejścia do pacjenta, stąd wykonywanie diagnostyki, stąd rozmowy przed operacją, stąd kwalifikacje wykonywane zarówno przez dietetyka, psychologa, jak i lekarzy, specjalistów, internistów. Pytanie o konsultację pacjenta po operacji i o zgagę pooperacyjną. Właściwie techniczne, kiedy można się spotkać. Rozmawiałem dzisiaj z Kasią. Przekazaliśmy jej informacje na temat dostępności naszej teraz, w czasie, kiedy nie możemy normalnie pracować i spotykać się z Państwem twarzą w twarz. Będzie opublikowana na stronie HLO informacja na temat możliwości spotkania się czy online, czy kontakty telefoniczne z nami, to znaczy i z panią dietetyk, i z panią psycholog. Ja bardzo chętnie też z Państwem porozmawiam, jeżeli zadzwonicie. Mój numer telefonu jest dostępny, a będzie również na stronie. Pytanie o redukcję masy ciała i dlaczego mówimy, że sukcesem jest zejście do nadwagi, a nie do wagi prawidłowej. Jak można poprawić ten wynik? Proszę Państwa, nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby wykonując naszą operację można było wykalibrować, jaka ma być masa docelowa pacjenta po operacji. Te operacje wykonywane są w sposób bardzo standardowy. Natomiast
to, o ile uda nam się zredukować masę ciała, wynika z bardzo wielu czynników, do których należy między innymi, a może przede wszystkim, styl życia i sposób funkcjonowania pacjenta po operacji. Operacja jest tylko wędką, a żeby złowić rybę, trzeba się trochę napracować. Poza tym nikt nie gwarantuje redukcji masy ciała po operacji do wartości takiej katalogowej. Zwykle jest to około, jest to powiedzmy 2/3 tego, co powinniśmy zredukować, jeśli chodzi o masę taką, która wynikałaby z tabel. Pytanie pani Mileny, czy chudnięcie ma wpływ na nastrój? A oczywiście tak. Operacje bariatryczne wpływają na zarówno na nasze samopoczucie takie fizyczne, jak również psychiczne. Zmienia się nasz styl życia, jeżeli zmieniają się nam czasem smaki, czasem preferencje, jeśli chodzi o to, co chcemy jeść. Bardzo często po operacjach bariatrycznych obserwujemy też u pacjentów zmiany nastroju. Stąd bardzo często w przygotowaniach przedoperacyjnych próbujemy ustalić, czy pacjenci przed zabiegiem nie mają jakichś problemów, które emocjonalnych. Zawsze dostępny jest psycholog w każdym poważnym ośrodku bariatrycznym. Czy zarzucanie żółci do żołądka jest przeciwwskazaniem do operacji bariatrycznej? Nie, nie jest. Należy tylko dobrać odpowiednią operację. Nie wolno dźwigać ciężkich rzeczy przez 6 tygodni po operacji. Ile kilogramów? Czy dźwigać? Co nosić? Chodzi o dziecko. No dziecko trzeba nosić. Jeżeli nie jest to dziecko, które jest nastolatkiem, to myślę, że dla dobra i mamy, i dziecka należy je nosić. Ja bym bardzo nie przejmował się aktywnością fizyczną po operacjach bariatrycznych. Wszystkie te operacje wykonywane są w sposób laparoskopowy, czyli mało inwazyjnie. Uraz dotyczący powłok ciała i w konsekwencji możliwość wystąpienia przepukliń czy jakichś innych powikłań jest bardzo mały. Aktywność jest konieczna. Jaki okres czasu po operacji waga się stabilizuje? Przyjmujemy, że około około roku do półtora roku po operacji. Czym leczyć Helicobacter? Są standardowe schematy leczenia, czyli tak zwanej eradykacji Helicobacter pylori. Lekarze je znają, zarówno gastrolodzy, którzy wykonują badania gastroskopowe, czy chirurdzy, którzy to robią, jak również lekarze rodzinni, interniści. Czy mogę zadać tutaj pytanie odnośnie plastyki brzucha po resekcji? Generalnie operacje plastyczne po operacjach bariatrycznych wykonywane są w oddziałach czy przez chirurgów plastyków i myślę, że to badanie czy to pytanie powinno być kierowane do nich właśnie. Z tego, co jest mi wiadomo, będzie jakiś live z chirurgiem plastykiem. Te informacje Państwo otrzymacie. Pytanie o zarzucanie treści z żołądka do przełyku. Co robić po operacji sleeve gastrectomy? No, jeżeli to trwa długo i jeżeli prowadzi do stanów zapalnych przełyku, myślę, że trzeba rozważyć zamianę operacji sleeve gastrectomy na gastric bypass. Czy odstawić przed operacją metforminę? Jeśli tak, to ile dni przed operacją? Wczoraj o tym mówił pan profesor Budzyński. Około 2 dni przed operacją, jeżeli odstawicie Państwo w
czasie pobytu w szpitalu będziemy tak czy owak kontrolować glikemię. Jeżeli będzie konieczna jakaś korekta, to zastosujemy leki. Czy usunięcie woreczka żółciowego koliduje z operacją? Nie. To są dwa niezależne schorzenia. Jeżeli jest konieczność operacji pęcherzyka żółciowego, bo jest to ostry stan, no to wtedy trzeba wykonać taką operację, bez względu na to, czy pacjent jest osobą bardzo otyłą, czy też nie. Pytanie, jakie leki należy odstawić przed operacją bariatryczną, oprócz leków rozrzedzających krew? Prawdą jest, że powinniśmy odstawić leki doustne, leki, które wpływają na krzepliwość krwi, i zamienić je na heparyny drobnocząsteczkowe, czyli na leki podawane w formie iniekcji w brzuch podskórnych. Jeśli chodzi o pozostałe leki, które Państwo macie zaordynowane od lekarzy internistów, myślę, że najlepiej, jeżeli nie korygujemy tych leków. Zwykle w przygotowaniu do operacji jednym z ogniw, jak gdyby, kwalifikacyjnych do operacji jest konsultacja internisty. Zwykle są to osoby, które z nami współpracują, znakomicie wiedzą, jak ustawić Państwa przed operacją, żeby nie było problemów w okresie okołooperacyjnym i później również. Lekarz rodzinny powiedział, że helikobakter się nie leczy. Leczy się. Ile minimalnie trzeba zrzucić przed operacją? 5%, 10%. Czy przy braku spadku masy ciała operacja się odbędzie? Do każdego myślę, że należy podejść indywidualnie. W zaleceniach dotyczących przygotowań do operacji mówi się o minimum 5% redukcji masy ciała. Jednak zdarzają się sytuacje, że mimo bardzo dużego zaangażowania pacjenta, mimo prawidłowego odżywiania i jego stylu życia, nie jesteśmy w stanie zredukować masy ciała i nie jest to przeciwwskazanie do operacji. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to czasem decydujemy się na to, żeby operować pacjenta, ale to musimy mieć udokumentowane i uzasadnione. Czy małopłytkowość samoistna wyklucza operacje bariatryczne? To jest bardzo dobre pytanie i generalnie nie wyklucza. Nie wyklucza możliwości wykonania żadnych operacji. Natomiast pacjent, który ma małą płytkowość, musi być odpowiednio przygotowany do operacji. Także wymaga to bardzo indywidualnego podejścia. Jestem 2 lata po opasce i rok po resekcji. Spadło prawie 80 kg i waga stoi. Czy to dobrze? Czy skończyło się chudnięcie? No gratuluję. Myślę, że ubytek masy ciała 80 kg, nawet jeśli nie znam wyjściowej, to jest to dobry wynik. Czy mając BMI 39 i 75 bez chorób towarzyszących kwalifikuje się do operacji? Bardzo precyzyjnie Pani zważyła się i bardzo precyzyjnie określiła swoje parametry. Jeżeli Pani boryka się z otyłością od wielu lat, jeżeli dała już Pani w kość, były momenty wzlotów i upadków, myślę, że ten brakujący ułamek procenta nie jest przeciwwskazaniem do operacji. Czy reumatoidalne zapalenie stawów jest przeciwwskazaniem do operacji? No to wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest Pani stan zdrowia w tej chwili.
nie jest przeciwwskazanie pod warunkiem, że nie jest to aktywna w tym momencie choroba i że nie przyjmuje pani bardzo wysokich dawek sterydów. Krótko mówiąc, tu należy również bardzo ostrożnie rozważyć kwalifikacje do operacji w tej sytuacji, ale jest możliwe operowanie pacjenta z RZS-em. Ile czasu trwa operacja? Jak długo jest się w szpitalu? Oczywiście, jeśli nie będzie powikłań, pani Anna zapytała. Operacje bariatryczne są dość standardowe. One wykonywane są dokładnie tyle czasu, ile trzeba. Co oznacza, że nie ścigamy się, nie próbujemy udowadniać, czy jesteśmy lepsi, czy gorsi. Robimy swoim tempem, tak żeby te operacje były wykonane jak najlepiej. Przeciętnie sleeve gastrectomia trwa około godziny, a gastric bypass trochę dłużej. Jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, każdy ośrodek ma wypracowane własne standardy, jeśli o to chodzi. U nas w Łęcznej zwykle normalny pobyt pacjenta do operacji bariatrycznej trwa 3 dni, czyli dzień przed operacją, dzień, w którym operujemy pacjenta, po operacji natychmiast jest uruchamiany. Tego samego dnia dostaje do popijania wodę, czasem kleik, jeżeli dobrze to wszystko toleruje. I kolejnego dnia po południu, jeżeli wszystko jest ok, może wyjść do domu. Natomiast no, sprawujemy pieczę nad pacjentem przez długi czas później. Się nowe pytania, natomiast Kasia mi tu gdzieś podrzuca coś, ale ja nie bardzo jestem w stanie dotrzeć do tych pytań. Czy i jak często po rękawowej resekcji żołądka może wystąpić przepuklina? Pani Anna zapytała. W pewien sposób odpowiedziałem już na to pytanie, to znaczy każda operacja bariatryczna jest wykonywana laparoskopowo. Ryzyko wystąpienia przepukliny brzusznej po tej operacji jest stosunkowo małe. Po jakim czasie od operacji można wrócić do pracy? To jest pytanie, które zadajecie Państwo. Przeglądałem poprzednie live'y. Pojawia się, nie ma jakiegoś takiego sztywnego czasu, kiedy pacjent powinien zostać na zwolnieniu lekarskim. Zwykle u nas, przynajmniej w szpitalu, wydajemy zwolnienie na miesiąc czasu i to jest, myślę, w zupełności wystarczające. Często zdarza się, że nasi pacjenci chcą wracać do pracy dużo, dużo wcześniej. To podobne pytanie od kierowcy ciężarówki. Myślę, że ten miesiąc jest w zupełności wystarczający. Jestem 9 miesięcy po sliwie i wykryto u mnie zwężenie 8-10 cm poniżej dna żołądka. Zwężenie, które ledwo przepuszcza endoskop. Myślę, że powinno się takiego pacjenta, nie zarejestrowałem, czy to pani, czy pani, ale powinien się pan, czy pani zgłosić do swojego chirurga i koniecznie na ten temat porozmawiać. Rozwiązaniem może być konieczna inna operacja. Dlaczego tak daleko przyjmuję od Poznania? Bardzo lubię Lubelszczyznę. Jest mi tu dobrze.
ale zdarza się, że spotykam pacjentów z Poznania. Pozdrawiam serdecznie Poznań. Pytanie dotyczące gastric bypassu. Co się dzieje z narządami, które są wydzielone na pętlach jelitowych? One funkcjonują zupełnie normalnie. To znaczy, gastric bypass jest taką operacją, która wyłącza dużą część jelita z procesu trawienia. I to jelito stanowi jak gdyby drogę dla odpływu żółci i soków trawiennych, to jest tak zwana pętla enzymatyczna. Druga pętla, która jest połączona z małym żołądeczkiem, prowadzi pokarm, który z kolei na drodze do połączenia tych obu pętli, czyli drogi pokarmowej z drogą enzymatyczną, nie jest trawiony. Proces trawienia rozpoczyna się około 2-2,5 metrów od początku jelita cienkiego, czyli zabieramy funkcjonalnie z procesu trawienia dużą część przewodu pokarmowego. Natomiast wszystkie narządy funkcjonują zupełnie normalnie. Pan Tomasz zapytał o powikłania i przebieg leczenia tych powikłań. Pozdrawiam Pana serdecznie i wiem, że nie jest Panu łatwo, jeżeli jest Pan w szpitalu przez 50 dni. Niemniej jednak z tym należy się liczyć. To jest bardzo istotny i bardzo ważny głos w tej naszej rozmowie. Proszę Państwa, jeżeli decydujemy się na operację bariatryczną lub na jakąkolwiek inną operację, należy zawsze wziąć pod uwagę ryzyko powikłań. Zakładam, że Pan zdrowieje i że wkrótce będzie Pan w domu. Niemniej jednak operacje bariatryczne i powikłania po nich mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i dla życia. Pytanie o rodzaj operacji dla pożeraczy słodyczy. To jest trudne pytanie. Kiedyś uważało się, że gastric bypass, w tej chwili to chyba nie jest aż tak jednoznaczne. Myślę, że trzeba popracować najpierw porządnie nad sobą, może z psychologiem, może z dietetykiem, a na końcu podjąć decyzję wspólnie z chirurgiem, co byłoby najlepsze w tej sytuacji. Pozdrawiam Panią Annę. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy tutaj bardzo ciepło w międzyczasie między naszymi pytaniami wysyłają swoje pozdrowienia. Pomacham Wam bardzo fajnie. Pytanie o terminy są bardzo trudne. Nie wiem, co będzie 14 czerwca. Będziemy się starać, myślę, po całej tej aferze wirusowej wrócić do normalnej pracy i może nawet zintensyfikować tą pracę. Także będziemy się starali jak najszybciej pomóc Państwu i nadrobić zaległości w naszej pracy, bo z tego jesteśmy też rozliczani. Do kiedy po operacji może pojawić się nieszczelność? Tomcio Paluch. Pozdrawiam Tomcio Paluch. No to jest trudne pytanie, dlatego że nieszczelności występują bądź jako wczesne, czyli dzień, dwa po operacji, czy kilka dni po operacji, bądź nawet w bardzo odległym czasie od operacji. Wynika to z różnych rzeczy.
kolejne pytania o słodycze. Ze słodyczami jakoś trzeba sobie radzić. Nie wiem, czy teraz ten czas kwarantanny powoduje, że macie Państwo dostęp do słodyczy w takich ilościach jak wcześniej, czy też nie. Ale jest okazja ćwiczyć silną wolę. Pozdrawiam jeszcze raz poznaniaków. Za jaki czas można usunąć skórę brzucha po operacji? To pytanie powinno być skierowane do lekarza plastyka. Z naszego punktu widzenia, jeżeli jest konieczna jakaś korekta powłok brzusznych, to wykonuje się to dopiero w momencie, kiedy mamy już ustabilizowaną masę ciała pooperacyjną, czyli około 2 lat po zabiegu. Pytanie o chorobę wrzodową przed operacją. Potem między innymi robimy gastroskopię jako przygotowanie do zabiegu operacyjnego, aby stwierdzić, czy jest jakaś patologia w żołądku. Jeżeli jest choroba wrzodowa, to musimy ją przeleczyć. Jeżeli jest konieczność, czasem musimy powtórzyć gastroskopię po to, żeby sprawdzić, jak udało nam się to leczenie przed operacją. Mam zakrzep w nodze, operacja w sierpniu. Czy uda mi się to wyleczyć? Czy mnie to dyskwalifikuje? No to jest bardzo dobre pytanie. Osoby, które mają epizody choroby zakrzepowej przed zabiegiem, są osobami w grupie bardzo podwyższonego ryzyka. Na pewno trzeba wyleczyć tą chorobę, a potem bardzo rozsądnie podejść do profilaktyki okołooperacyjnej i pooperacyjnej, jeśli chodzi o prowadzenie pani w czasie jej w okresie okołooperacyjnym. Ja nie jem słodyczy od października, da się. Wykrzyknik i uśmiech. Gratuluję. Masz z powikłaniami. No cóż, no, pozdrawiam pana i życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Myślę, że lekarze, którzy się panem zajmują, robią to znakomicie. Tu uściśliła pani, że wrzody wystąpiły po operacji. Czasem bywa tak, że nie wiem, jaka była wykonana operacja, ale występują urządzenia w miejscach zespoleń. I to jest bardzo poważny problem, który należy monitorować i należy leczyć. Także myślę, że powinna pani skontaktować się ze swoimi chirurgami. Jakie są powikłania po opasce? Zadaję to pytanie, bo wiele osób się waha i wybiera sleeve. Z opaskami i z wyborem typu operacji jest tak, że operacja założenia opaski jest w tej chwili stosunkowo rzadko wykonywana i odchodzi się od tej operacji. Operacja sleeve gastrektomii uchodzi za tak zwany złoty standard, czyli najczęściej wykonywaną operację bariatryczną. Nie mam doświadczeń, jeśli chodzi o prowadzenie pacjentów z opaską, jak zacząłem pracę jako chirurg, który zajmuje się operacjami bariatrycznymi, nie, od tego czasu właściwie nie zakładałem nigdy opasek. Czasem muszę je wyjmować. W czerwcu kończę 60 lat. Czy warto w tym wieku robić sleeve? To pani musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeżeli pani otyłość naprawdę dokucza, myślę, że warto rozważyć taką możliwość. Jak długo ważne są badania, które wykonano w lipcu? To już o tym rozmawialiśmy dzisiaj również.
jeżeli na pewno w momencie, kiedy zaczniemy normalnie funkcjonować, trzeba skontaktować się z lekarzem, który zlecał te badania i odpowiedź na to pytanie dostanie Pani od niego. Pani Anna, jeszcze raz, o wrzodzenie po gastric bypassie u nas w Łęcznej. Zapraszam do mnie. Bardzo chętnie z Panią porozmawiam, sprawdzimy to wszystko raz jeszcze. Pozdrawiam naszych bywalców spotkań bariatrycznych. Pani Patrycja pyta, czym jest SASI. Jest jednym z wariantów operacji bariatrycznych, które najczęściej stosujemy jako drugi rzut operacji. Dla osób z przepukliną, jak rozumiem, rozwoju przewlekłego, który typ operacji jest lepszy, to należy też rozważyć, biorąc pod uwagę objawy, jakie Państwo macie. Jeżeli jest bardzo uciążliwa zgaga, jeżeli przepuklina jest duża, należy rozważyć jednoczasowe zaopatrzenie tej przepukliny i wykonanie jednej z operacji, gastric bypass lub sleeve gastrectomy. Raczej gastric bypass. Wszystkich Państwa, którzy macie pytania takie konkretne, wynikające z sytuacji, znaczy w tej sytuacji, którą mamy, ja zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Pytanie, czy będę operował w Lublinie? Nie wiemy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Być może będzie taka możliwość, żeby jak gdyby rozszerzyć nasze miejsca czy pracy, tak żeby troszeczkę usprawnić funkcjonowanie później po tym czasie epidemii. Nie widzę nowych pytań. O, tu mi podpowiada Kasia, żeby odświeżyć, żebym nie wiedział, jak to zrobić. O, coś się pojawiło. Pytają Państwo o moich kolegów, którzy zmienili miejsce pracy i czy będą wykonywać operację bariatryczną. Na pewno, myślę, że tak. A ja będę im kibicował. I pomogę chętnie, jeżeli będzie taka konieczność. Pytanie o operację pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi i z hemofilią w rodzinie. No to jest kolejny moment, czy kolejna sytuacja, w której trzeba bardzo uważnie podejść do kwalifikacji do operacji. Jest możliwe wykonanie operacji w przypadku osób, które mają zaburzenia krzepnięcia krwi. Pytanie dotyczące zgagi i gastric bypass. Tak, można go wykonać i trzeba, należy. Pięć tygodni po operacji męczę się bardzo. Co mogę na to zrobić? Czopki nie pomagają. No, wrócę też do tego, o czym mówiłem. Proszę spróbować skonsultować się najpierw z dietetykiem, spróbować odpowiednio nawodnić organizm, zacząć trochę bardziej się ruszać, a ewentualnie szukać jakiejś przyczyny jeszcze medycznej potem.
Jak dokładnie wygląda sprawa z cukrem po gastric bypass? Fajne pytanie. Gastric bypass często jest proponowany u pacjentów, którzy, czy jednym ze wskazań do operacji gastric bypass jest cukrzyca typu drugiego. Zwykle ta operacja bardzo dobrze reguluje poziom cukru. Pacjenci po operacji gastric bypass przez długi okres czasu często są wolni od przyjmowania leków od cukrzycy albo mogą mieć je zredukowane w sposób bardzo znaczący. Pytanie od grupy, czy i kiedy w ogóle jest potrzeba robienia kontrolnej gastroskopii u osób po operacji? Nie ma takich wytycznych. Jeżeli pacjent czuje się dobrze i funkcjonuje zupełnie prawidłowo, myślę, że wykonywanie badań typu gastroskopia nie jest konieczne. Jeśli chodzi o badania endoskopowe po operacjach, to wykonujemy wtedy, kiedy jest taka konieczność i to czas nie gra roli. Czasami wykonanie gastroskopii jest jednym z elementów leczenia wczesnych powikłań po operacjach i robi się gastroskopię natychmiast, kiedy tylko jest konieczne. Jakie choroby współistniejące są przeciwwskazaniem do operacji bariatrycznych? Zapytała Pani Katarzyna. Aktywna choroba nowotworowa jest przeciwwskazaniem do operacji bariatrycznej. Uzależnienia. Uzależnienia od narkotyków, od alkoholu są przeciwwskazaniami do operacji bariatrycznej. Aktywna choroba bądź nieleczona choroba psychiczna. Natomiast większość chorób, które występują wspólnie z otyłością, nie jest przeciwwskazaniami takimi bezwzględnymi do operacji. Należy je tylko dobrze kontrolować przed zabiegiem. Mam mieć zabieg włożenia balonu, mam też przepuklinę rozworu. Jak wygląda kontrola po operacji? Jeżeli współistnieje przepuklina rozwoju przełykowego i rozważamy możliwość założenia balonu, należy to bardzo ostrożnie i bardzo dokładnie przemyśleć. Dlatego, że duża przepuklina rozwoju przełykowego jest przeciwwskazaniem do założenia balonu. Pytanie kolejne o długość ważności badań przed operacją. Długo są ważne, a teraz chyba dłużej. Kasia mi napomina o SMS-y, jakieś problemy techniczne. Pan Radek napisał, że się czuje bardzo dobrze po operacji. Pozdrawiam pana Radka. Momencik, ja spróbuję jakoś się połapać w tych wszystkich zawiłościach technicznych.
Jakie badania trzeba kontrolować po operacji bariatrycznej? Zwykle każdy ośrodek prowadzi follow-up, czyli takie obserwacje pacjentów po operacjach bariatrycznych. One z góry są wyznaczone i Państwo pewnie o tym wiecie albo powinniście wiedzieć. Podczas kolejnych wizyt kontrolnych po operacji bariatrycznej na bieżąco zlecane są takie badania. To już zależy od ośrodka. Witam po operacji opaski. Docisk, co ma na celu? Zmniejszenie objętości żołądka, czy spowolnienie jedzenia, czy jeszcze coś innego? Pytanie od pani Sabiny, które znalazłem gdzieś tutaj na boku. Docisk ma spowodować odpowiednią restrykcję, czyli spowodować, że będzie pani mogła zjeść mniej lub więcej. Ten rodzaj operacji ma za zadanie utrudnić pani jedzenie generalnie. Bardzo dobre pytanie tu dostałem. Podczas jakich badań czy procedur medycznych trzeba koniecznie informować lekarza o operacji bariatrycznej przebytej wcześniej? Myślę, że przy każdej. To znaczy jest to informacja, która jest bardzo ważna w przypadku wielu badań endoskopowych. Pani miała wykonaną operację gastric bypass. To jest operacja, która zmienia bardzo radykalnie anatomię w jamie brzusznej. I informacja o tym jest konieczna i czasem kluczowa w możliwości wykonania jakichś badań, a tym bardziej w możliwości wykonania operacji, jeżeli są takie konieczne. Niektóre operacje generują też dość typowe problemy po nich, jak na przykład przepukliny wewnętrzne po gastric bypass. Jeżeli pacjent trafia do chirurga z dolegliwościami bólowymi, powinienem go poinformować o tym, że przebył taką operację. Jestem 11 lat po operacji z wagi 165. Udało mi się zejść do 89 kg, ale przez ostatnie 3 lata przybyło mi 25 kg. Jestem aktywna, jem nadal w małych ilościach, co robić. Bardzo ważne myślę, że byłoby spotkanie z dietetykiem. I od tego bym zaczął takie postępowanie. Natomiast dobrze byłoby, gdyby udało się też spotkać z chirurgiem, który wykonywał tę operację. W jakim czasie od resekcji można oddać krew? No nie ma takich jednoznacznych wytycznych. Myślę, że właściwie dość szybko można oddawać krew, jeżeli tylko pacjent czuje się na siłach i czuje się dobrze. Zawsze przed pobieraniem krwi lekarze, którzy kwalifikują do tego zabiegu, zbierają odpowiedni wywiad i to oni tak naprawdę kwalifikują do tego zabiegu.
teraz są jakieś problemy z przechodzeniem tych informacji. Trzy tygodnie po operacji Sasi od 2 tygodni odczuwam ból łydek podczas chodzenia po schodach. Biorę magnez. Myślę, że no, konieczne jest uzupełnianie elektrolitów. Konieczne jest uzupełnianie czy przyjmowanie preparatów witaminowych po tego typu operacji. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć, czy pani bóle mają związek z przebytą operacją. Pytania o objętości posiłków, to proszę kierować jutro do pani dietetyk. Myślę, że będą bardziej kompetentne odpowiedzi. Informację tu uzupełniła pani Martyna, że według stacji krwiodawstwa 6 miesięcy należy odczekać po operacji. Bardzo możliwe, jeśli chodzi o możliwość oddawania krwi. Czy mamy nadżelki ujawnione podczas gastroskopii są przeciwwskazaniem do gastric bypassu? Myślę, że nie. Należy przyjmować leki, które zleci lekarz przed operacją i można wykonać tę operację zupełnie bezpiecznie. Bardzo dobre pytanie pani Elżbiety. Czy po operacji woreczka żółciowego mogą zbierać się kamienie w innym miejscu? Często pobolewa mnie, podobnie jak wcześniej przed operacją pęcherzyka. Kamienie żółciowe mogą powstawać wszędzie tam, gdzie jest żółć, czyli nie tylko w pęcherzyku żółciowym, ale również w drogach żółciowych. I jedno drugiego nie wyklucza. Osoby, które przeszły operację cholecystektomii, czyli usunięcia pęcherzyka żółciowego nawet w odległym czasie, czasami miewają złogi w drogach żółciowych i wymaga to leczenia endoskopowego. Jeśli chodzi o drugą część pytania, czy ma to związek z... Nie wiem, myślę, że trzeba koniecznie uzupełnić badania. Jestem 11 lat po SLIF. Dokucza mi straszna zgaga i refluks. Co w tej sytuacji zrobić? Myślę, że warto porozmawiać z lekarzem bariatrą i rozważyć zamianę operacji SLIF na gastric bypass. Nowych pytań. No coś jest. Czy denerwują pana pacjenci, którzy przychodzą na pierwszą wizytę z kompletem dokumentów? A nie, pacjenci mnie generalnie nie denerwują. I źle jest, jeżeli pacjenci denerwują lekarza, bo to oznacza, że on jest po prostu wykończony psychicznie albo jest przepracowany. Natomiast fakt, że państwo przychodzicie na pierwszą konsultację, mając ze sobą cały komplet, całą diagnostykę wykonaną, nie wpłynie albo nie musi wpłynąć na szybkość wykonania operacji. To znaczy, najważniejsze w tym procesie przygotowania pacjenta do operacji jest zmiana jego stylu życia. Jeżeli tego elementu nie ma,
to wszystkie badania, które przyniesiecie, będą istotnymi informacjami na przyszłość. Patrycja, operacja, a ciąża. Bardzo dobre pytanie. Operacja generalnie, czy u pacjentek, które mają kłopoty z zajściem w ciążę przed operacją, bardzo często redukcja masy ciała po zabiegu powoduje stosunkowo, znaczy poprawę tej sytuacji, czyli pacjentki wraz z redukcją masy ciała przestają mieć kłopot z możliwością zajścia w ciążę. My natomiast przestrzegamy przed tym, żeby ta ciąża nie była zbyt wcześnie po operacji. Zaleca się, żeby nie wcześniej niż te półtora roku po zabiegu. Chodzi o bezpieczeństwo i matki, i dziecka. Jestem 7 lat po operacji, na plusie 21, masakra. Masakra. Proszę skontaktować się z lekarzem, który pani operował. Patrycja ma fajne przemyślenia dotyczące tej ciąży i pandemii i operacji bariatrycznych. Gratuluję. Czym różni się sleeve od gastric bypassu? To są dwie zupełnie różne operacje. Jedna z nich polega na tym, że usuwamy dużą część żołądka, ale nie zmieniamy drogi pokarmowej. To, co zjemy, wędruje dokładnie tą samą drogą, więc nie powodujemy zaburzeń wchłaniania czegokolwiek z przewodu pokarmowego. Operacja gastric bypass jest operacją, która w sposób bardzo radykalny zmienia anatomię w jamie brzusznej i zmienia również drogę pokarmową. Co przekłada się praktycznie na to, że pacjent po tej operacji jest skazany na przyjmowanie pewnych leków do końca życia. Tutaj sugestia pani Aldony, że przygotowanie do operacji trwa długo i powinno długo trwać. I większe szanse powodzenia na przyszłość mają te osoby, które są w stanie się takim rygorom poddać. To prawda. Uważam, że osoba, która jest dobrze przygotowana do operacji bariatrycznej, ma szansę dłużej utrzymać prawidłowy efekt tej operacji. Kasia mi tu podpowiada, że mam to rozwinąć wszystko. Często bywa tak, że pacjenci wędrują szukając ośrodka, który w sposób szybki zaspokoi ich chęć bycia zoperowanym. A to chyba nie o to chodzi. To znaczy operacja powinna być wykonana u osoby, która rozumie, po co ta operacja ma być wykonana, która dobrze ją przemyślała, która zmieniła swoje nawyki żywieniowe, zmieniła swój sposób życia w taki sposób, aby w przyszłości móc funkcjonować zupełnie dobrze po tej operacji. Wykonanie operacji u osoby nieprzygotowanej do tego jest niebezpieczne, to przede wszystkim. A daje też gorsze efekty w czasie odległym.
Patrycja, nasza ulubienica. Bardzo chcę, żeby ją zreoperować. Być może to będzie możliwe, Patrycja. Zobaczymy. Czy znam przypadki osób, które w czasie przygotowań do operacji zredukowały masę ciała trwale i zrezygnowały z operacji? Tak, zdarzyło mi się spotkać kilka takich osób, z czego jestem bardzo zadowolony. To były osoby bardzo świadome. I nasze rozstanie, czy nasze spotkanie ostatnie właściwie przebiegało bardzo podobnie. To znaczy, ja kibicuję im cały czas, gratulowałem ich osiągnięć takich zachowawczego leczenia, ale każdy z nich dostał też informację, że gdyby jednak zmienił zdanie, to wie, jak nas znaleźć i chętnie pomożemy. Największą blokadą dla mnie jest świadomość, że do końca życia będę miała zszywki, staplery w żołądku. Posługujemy się takimi metodami leczenia i takimi możliwościami technicznymi, że faktycznie operacje resekcyjne wykonywane są za pomocą staplerów, co pozostawia zszywki, które pozostają w miejscach odcięć żołądka czy jelit. To nie jest chyba jakimś dużym problemem. Przynajmniej staplery są używane od wielu lat i jest bardzo duża grupa pacjentów, którzy funkcjonują zupełnie normalnie. W niczym to nie przeszkadza. Materiały, z których wykonane są zszywki do staplerów, są materiałami, które są biologicznie obojętne, które też nie wpływają na możliwości diagnostyczne, czy na nie blokują możliwości diagnostycznych badań, które przynajmniej na razie wykonujemy. Dotyczy to również rezonansu magnetycznego. Pytanie o przyjmowanie witamin po operacjach. Jeżeli jest konieczność, to trzeba to przyjmować w możliwie szerokim zakresie, czyli preparaty witaminowe o dość dużym spektrum, bądź takie, które są dedykowane dla pacjentów po konkretnych operacjach. Podpowiadacie Państwo, widzę, sami, co warto, czego nie warto brać. Macie pewnie większe doświadczenie ode mnie. Nie pojawiają się nowe pytania. Proszę Państwa, jeśli... Aha. No, obawy pacjentów o czas oczekiwania długi w różnych ośrodkach. Każdy ośrodek jest w jakiś sposób obciążony swoją pracą i myślę, że robi to najlepiej jak może, zarówno organizacyjnie, jak merytorycznie. Pytanie o przeciwwskazania do balonu żołądkowego. Jeszcze raz. Ja wspomniałem, że duża przepuklina rozworu przełykowego jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do założenia balonu.
Witam, mam bardzo mało żelaza, jak go sobie podnieść tabletkami? Myślę, że należy wykonać diagnostykę wchłaniania żelaza, dlatego że jeżeli w normalnej diecie, którą przyjmujemy, jest zwykle wystarczająca ilość wszystkich witamin i mikroelementów, które przyjmujemy. Jeśli dochodzi do anemii, to należy przeprowadzić diagnostykę tej anemii, czyli zgłosić się do lekarza internisty i pogłębić tą diagnostykę. Nasi pacjenci piszą, że tęsknią. My też tęsknimy, wierzcie mi. Po roku terapii, jak mi lekarz na komisji ZUS to zaproponował, to płakałam całą drogę do domu. Nie bardzo zrozumiałem to pytanie. Jeżeli lekarz ZUS podczas komisji proponował wykonanie zabiegu operacyjnego, to bardzo mądry lekarz, to super. Aldona tutaj pisze, że lepiej się przygotować, bo można jedzenie zamienić na alkohol i wtedy będzie problem. To prawda. Naprawdę tęsknię za Państwem. Jeszcze raz pytanie techniczne, takie o kolejki. Kolejki są i my będziemy je realizować tak, jak były do tej pory. Pytanie od Patrycji. Kiedy po operacji można napić się alkoholu? Wtedy, kiedy będzie Pani czuła potrzebę. Ale bardzo ostrożnie. Nie pojawiają się nowe pytania. Rozumiem, że zmęczyłem Państwa już dość dzisiaj swoją obecnością i macie lepsze plany na wieczór. Widzę, że nie mogę takich wprowadzeń robić, bo się pojawiają pytania. Pytanie jest takie, operacja bariatryczna przewraca do góry nogami całe życie i do końca będziemy niewolnikami diety, innego jedzenia. W pewnym sensie można tak do tego podejść, to znaczy na pewno osoby, które myślą, że po operacji będą mogły wrócić do tak zwanego normalnego jedzenia, czyli takiego, które spowodowało otyłość, są w błędzie. My staramy się nakłonić Państwa do tego, żeby normalna dieta to była ta dieta zdrowa i normalny styl życia to ten styl życia, kiedy spędzamy trochę czasu aktywnie i jesteśmy w stanie stworzyć warunki naszemu organizmowi w taki sposób, żeby zbilansować ilość energii, którą dostarczamy i wydajemy.
Operacja ma w tym tylko pomóc. Czy po sleeve można zrobić reoperację ze względów medycznych? Nie bardzo rozumiem pytania. Nie jest możliwe wykonywanie innych operacji po operacji sleeve. O tym już rozmawialiśmy. Dziękuję wszystkim za miłe słowa, które tutaj pojawiają się w międzyczasie. Mój znajomy ma 190 wzrostu, 130 kg wagi. Czy można mu pomóc? Nie mam w głowie kalkulatora, nie potrafię przeliczyć szybciutko, ale wydaje mi się, że jest w grupie pacjentów, którzy przynajmniej na pierwszy rzut oka mogą być zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Na pewno rozpocząć trzeba od zmiany stylu życia, czyli od takiego leczenia zachowawczego. Pani Anna napisała ciekawy post. Mianowicie, paru lekarzy, z którymi rozmawiałam, poinformowałem ich o planie operacji. Stwierdzili, że okaleczam się na własne życzenie. Ja bardzo, bardzo cieszę się ze zmiany z takiego punktu widzenia wielu lekarzy i mamy okazję obserwować to w czasie, kiedy pracujemy w Łęcznej. O ile na początku, jak zaczynaliśmy naszą pracę, pacjenci przyjeżdżali z całej Polski i dostawali informacje o możliwości leczenia operacyjnego z wymiany własnych doświadczeń, czy też korzystając z internetu albo różnych innych źródeł informacji. O tyle ostatnio obserwujemy świetną współpracę z naszymi lekarzami z naszego regionu, lekarzami rodzinnymi, lekarzami internistami, z lekarzami diabetologami, którzy przysyłają swoich pacjentów, no, widząc efekty tego leczenia. Bardzo się z tego cieszę. Pytanie o operację SASI. Jakie będą konsekwencje tej operacji? No, myślę, że bardzo dobre. Jeżeli ktoś planuje wykonanie takiej operacji u pani, na pewno jest to decyzja, która jest przemyślana. Myślę, że konsekwencje tej operacji będą dobre, natomiast musi się pani liczyć z tym, że podobnie jak po innych operacjach wyłączających, będzie pani musiała przyjmować preparaty witaminowe. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Proszę Państwa, myślę, nadszedł czas, kiedy zakończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za czas, który poświęciliście dla mnie dzisiaj. Bardzo
Dziękuję za miłe słowa, za to, że jesteście z nami, to, że nasze spotkanie w Łęcznej nie odbyło się teraz. Myślę, że odbędzie się w możliwym terminie, może najbliższym, kto wie. Myślę też, że to, że jesteście w domu, jest w tej chwili bardzo ważną rzeczą. Trzymajcie się, my trzymamy za Państwa kciuki. Apeluję o to, żeby nie tracić czasu, żeby przygotowywać się do tych zaplanowanych operacji. Jesteśmy dla Państwa dostępni pod telefonami. Nie wiem jak inni, ja trochę na bakier jestem z tą całą technologią nowoczesną, ale trzymam kciuki za Państwa i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.